To myślę, że możemy zaczynać. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Fiodorow. Reprezentuję firmę AEC Design, partnera o dosyć wysokim statusie partnerstwa zarówno z firmą taką globalną Autodesk, jak i KP, producentem stacji roboczych. Dzisiejsze spotkanie będzie prowadzone przeze mnie wspólnie z takim specjalnym gościem, Pawłem Hukiem, który reprezentuje dział techniczny HP, no i będzie mnie wspierał tutaj podczas prowadzenia tego spotkania i będzie przekazywał dosyć interesujące informacje na temat różnych takich ciekawych rozwiązań, które są dostępne w stacjach roboczych HP i związane z zabezpieczeniami, security i cyberbezpieczeństwem. Plan naszej dzisiejszej prezentacji jest tak skonstruowany, żeby w pierwszej kolejności skupić się na tej obecnej sytuacji dosyć trudnej, gdzie wielu projektantów ma potrzebę i jest zmuszonych do pracy na zasadach home office. Muszą przenieść swoje środowisko pracy do domu. No i podczas rozmów z naszymi klientami bardzo często zdarza się, że te osoby nie do końca mają to swoje środowisko pod kątem sprzętu przygotowane i staramy się im pomagać i w doborze, i w organizacji takiej pracy, tak żeby można było uniknąć przestojów i żeby praca odbywała się płynnie. W pierwszej kolejności też chciałbym tutaj opowiedzieć o naszej współpracy z HP, która trwa mniej więcej od 10 lat. Postawiliśmy tutaj na firmę HP ze względu na to, że ma praktycznie kompletne portfolio profesjonalnych stacji roboczych i całego środowiska urządzeń peryferyjnych. Jest to sprzęt, który możemy w pełni konfigurować. No i nasz status partnerstwa też daje nam dużo możliwości kształtowania atrakcyjnych poziomów cenowych. Nie tak dawno, ze względu na ten rozwój naszej współpracy i nasze osiągnięcia we wdrożeniach stacji roboczych i naszych klientów, tak też jak pod kątem ilościowym, jak i jakościowym, otrzymaliśmy od HP nagrodę jako najlepszy partner w Polsce właśnie w tej kategorii wdrożeń profesjonalnych stacji roboczych. No i to też determinuje nasze możliwości, o których wcześniej opowiadałem. I konfigurowania specyfikacji takich indywidualnie dobranych do konkretnego stanowiska i wymagań osób, które zajmują się projektowaniem, nawet na najbardziej wymagających aplikacjach, BIM-owskich, klasy Revit czy Inventor. No i te poziomy cenowe radzę zweryfikować nasze możliwości i jestem przekonany, że będą Państwo satysfakcjonowani. Jak zapewne Państwo wiecie, odwiedzając naszą stronę internetową, AEC Design jest postrzegany jako lider wdrożeń technologii BIM. To akurat mogę potwierdzić. Pracujemy z największymi pracowniami projektowymi, z inwestorami, z firmami wykonawczymi i w takich organizacjach bardzo często powstaje taki problem, żeby dostosować ich aktualne zasoby sprzętowe do pod kątem właśnie wdrożenia technologii BIM. No i w tym zakresie bardzo często
powstaje taka kompleksowa oferta, która obejmuje i te warstwy wdrożeniowe, konsultacyjne, jak i software'owe z portfolio Autodesk. I ja się angażuję w przygotowanie takich specyfikacji ściśle skrojonych pod kątem wymagań aplikacji powiązanych z BIM-em. Kolejnym etapem, który chciałbym tutaj omówić, jest portfolio, które oferuje HP dla naszych klientów, no i pośrednio też i ja, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu mobilnego, który w chwili obecnej właśnie ze względu na te, na pandemię, jest wykorzystywany w systemie pracy home office. Tutaj Państwo na tym slajdzie widzą takie linie modelowe. No i pokrótce chciałbym je omówić. No i określić mniej więcej takie parametry, które będą optymalne z naszego punktu widzenia, a też i sprawdzone przez naszych klientów i przez nas, przetestowane do konkretnych zadań. Takim flagową linią mobilnych stacji roboczych są ZBooki 15G6, no i taki odpowiednik z większym ekranem ZBook 17G6. Te stacje mobilne, laptopy, charakteryzują się tym, że mają największe możliwości ustalenia i takich prostszych konfiguracji do prostszych zadań, gdzie no, można zastosować troszeczkę mniej wydajny procesor, mniejszą liczbę urządzeń. Możemy wyspecyfikować kartę graficzną, oczywiście z tej linii profesjonalnej, tadowskiej, czyli Quadro. Wiadomo, że jeżeli ktoś pracuje na aplikacjach 2D, nas AutoCAD lub też w aplikacjach już typowo tych BIM-owskich, gdzie mamy modelowanie parametryczne klasy Revit, czy też z branży mechanicznej Inventor. To są modele, które mają mniejszy poziom szczegółowości, no i wtedy możemy dobrać kartę graficzną poziomu NVIDIA Quadro T1000, to też ma wpływ na cenę, a takie oszczędności nie odbijają się negatywnie na płynności pracy. Tak możemy to rozwiązywać. Jeżeli mamy już potrzebę pracy na takich modelach wielobranżowych, gdzie jest bardzo duża ilość informacji zawartej w modelu, gdzie ta wymagania odnośnie geometrii są wyższe, no to kształtujemy te specyfikacje procesorami o większej liczbie rdzeni. Też zwracamy uwagę, bo to są takie szczególne, specyficzne wymagania Revita na przykład, żeby wydajność jednego rdzenia była jak najwyższa. No i w tym przypadku już opieramy się o karty graficzne klasy NVIDIA Quadro T2000, gdzie mamy większą liczbę pamięci. No i ta wydajność taka geometryczna takich kart jest odpowiednio wyższa, co nam zapewni w przypadku takich modeli o wyższym poziomie szczegółowości płynną pracę. Taką istotną dosyć informacją przy doborze specyfikacji jest powiedzmy, jaką branżę reprezentuje dana osoba. I tutaj załóżmy, jeżeli jest to konstruktor, to on ma często dużą potrzebę wykorzystywania aplikacji robot do obliczeń, do wykonywania symulacji konstrukcji, które są modelowane.
żeby takie obliczenia nie generowały błędów na sprzęcie, to istotne jest, żeby pamięć dobrana do tego sprzętu, do zbiórka, do flagowych modeli, była z rejestracją błędów. To jest bardzo istotne, bo często w takich konfiguracjach ze zwykłą pamięcią ta aplikacja generuje błędy, no i to jest dużo. To nie mówię, że to w przypadku HP, tylko to dla wszystkich specyfikacji różnych producentów jest aktualne, ale to na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pamięć operacyjną, którą my rekomendujemy do takiej dzisiejszej pracy, no i też z perspektywą na późniejsze użytkowanie, jak najdłuższe, bez zmian, jest pamięć operacyjna na poziomie 32 GB. No i bardzo istotne jest też, żeby dysk systemowy SSD i na te takie kluczowe aplikacje. My często też w takich specyfikacjach staramy się instalować w takim sprzęcie dodatkowy dysk tradycyjny jako takie archiwum dokumentacji projektowej czy modela. Jeżeli chodzi o ekrany, które my rekomendujemy, no to wiadomo, że tutaj minimalną specyfikacją jest ekran Full HD, on jest matowy. Często też klienci pytają się, czy tutaj my nie polecamy tych ekranów o wyższej rozdzielczości. Są osoby, które mają jakby takie odczucia, że przy tych ekranach wyższej rozdzielczości, a matrycy 15-calowe, no to wtedy ten ekran jest, no nie wszystko jest tak bardzo czytelne. Dlatego standardem u nas jest Full HD. Przy tych ZBookach 17-calowych G6 już można, wydaje mi się, spokojnie tutaj pójść w kierunku tej wyższej rozdzielczości HD. Wojciechu, ja tak wejdę Ci w słowo w tym momencie. Śmiało, Paweł. Oczywiście, dziękuję Ci bardzo. Drodzy Państwo, tak jak tutaj słyszymy piękną prezentację, podpowiem ze swojej strony, jeżeli odniesiemy się do samych matryc, workstacje, które są dedykowane do różnego rodzaju oprogramowania AutoCAD, Autodesk, obróbki graficznej, Illustrator, InDesign, projektowania, najlepiej dobiera się, tworzy się to na matrycach typu Dream Color, jeżeli odwzorowanie kolorów ma największe znaczenie dla nas. Dlaczego, pytanie się pojawia? Otóż matryce typu Dream Color posiadają odwzorowanie miliona kolorów palety Adobe RGB, więc gwarantuje nam to, że na projekcie i na layoutie, na wydrukach różnych czerwień będzie czerwienią, nie będzie ona miała innych, prawda, barw i tak dalej, więc to jest pierwsza z bardzo, bardzo ważnych cech. Oczywiście matryce Dream Color są dostępne w ZBooku 17, w ZBooku 15, w ZBooku Studio między innymi, więc to są te modele, które to wspierają. To, co już słyszeliśmy, to słyszeliśmy o kartach graficznych T1000, T2000. Do tego również w ZBooku 15 czy ZBooku 17 możemy zastosować NVIDIA Quadro RTX 3000, czyli 6 GB. To, co również usłyszeliśmy, w zależności od oprogramowania, jeżeli potrzebujemy, by jeden core miał jak najwyższą częstotliwość, wówczas możemy zastosować sobie spokojnie i7 9850H, która ma 2,6 GHz bazowo i w turbo boostie osiąga 4,6 GHz. Oczywiście możemy też zastosować procesory typu Xeon, czy potocznie nazwiemy je Xeonami, które posiadają do 16 MB pamięci cache i 8 core'ów natywnych, tak? Więc to jest tutaj istotne, bo właśnie przy Xeonach możemy stosować pamięć ECC, tą rejestrowaną, która jest dedykowana dla konstruktorów, którzy używają tą aplikację robot.
Dokładnie tak. Dodatkowo jeszcze powiem, że przy wersjach z e-bookach 15 czy 17 mamy większą ilość dysków, które możemy zamontować i na których możemy stworzyć rajda zerowego albo pierwszego, w zależności czy chcemy uzyskać dwa razy większą prędkość. I tak już na bardzo szybkich dyskach NVMe, które sięgają prędkości 3,5 na 2,5 GB zapisu odczytu. I w rajdzie 0 ją zdublujemy, a w rajdzie 1 zrobimy sobie dodatkową kopię zapasową, można powiedzieć tak, tryb klonu. To tak największe uproszczenie. Oczywiście dodatkowo też o tym będę wspominał w późniejszej części, ale mamy kamery Windows Hello, które znajdują się obok standardowych kamer w naszych e-bookach i służą one do logowania się bazującego na podczerwieni. Więc możemy sobie skonfigurować więcej niż jeden faktor, czynnik do logowania się, co podnosi nam bezpieczeństwo. Nie tylko hasło, które ktoś może zobaczyć, albo mamy zbyt łatwe hasło, które może zostać przełamane, więc możemy skonfigurować sobie hasło plus logowanie kamerą Windows Hello, hasło plus PIN, albo PIN plus kamera Windows Hello. Możemy tak skonfigurować do trzech czynników. Oddaję Ci głos z powrotem. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki Paweł, to bardzo, bardzo ciekawe informacje. Ja też wszystkiego nie wiem, Ty jesteś na bieżąco. Ja chciałem jeszcze wrócić tutaj do tych specyfikacji tych flagowych modeli z e-booków 15G6 i 17G6. Są sytuacje i bardzo często już je obserwujemy, że zwłaszcza w pracowniach architektonicznych lub podmiotach, pracowniach, które zajmują się aranżacjami, te firmy już idą w kierunku wirtualnej rzeczywistości i tworzenia scen VR-owych. I tutaj jest taka ścieżka, powiedzmy, jeżeli jeszcze firma nie ma z nami kontaktu, to żeby pójść w te gamingowe konfiguracje, bo one jakby te karty graficzne i procesory, które są w takich laptopach na przykład do gier, one spokojnie w tych scenach wirtualnej rzeczywistości profesjonalnych się sprawdzają. Ale w takich pracowniach, które zajmują się aranżacjami, wizualizacjami, one też wykorzystują aplikacje autodeskowe. 3D Studio Max, Revita do modelowania, nakładkę Enscape do tworzenia takich scen wirtualnej rzeczywistości praktycznie na żywo. No i takie gamingowe konfiguracje nie do końca w tych aplikacjach autodeskowych się sprawdzają. I tutaj mamy na to odpowiedź. Te flagowe modele możemy wyposażyć, to już Paweł zasygnalizował, w RTX-y. 3000 to jest RTX 3000, jest to karta, która spokojnie sprawdzi się przy tworzeniu tych scen wirtualnej rzeczywistości, a doskonale też będzie się sprawdzała na specyfikacjach, w aplikacjach tych kluczowych, autodeskowych, BIM-owych i tych do tworzenia wizualizacji i scen VR-owych. RTX 4000, to już jest to taka półka, gdzie mamy powiedzmy możliwości już bardzo duże wykorzystania bardzo dużej rozdzielczości i one sobie też spokojnie poradzą i to będzie spójne stanowisko, środowisko pracy, bo nie trzeba będzie mieć oddzielnie gamingowego laptopa do VR-u, a oddzielnie do pracy, do modelowania. To taka uwaga. No, myślę, że tutaj już te najważniejsze kwestie odnośnie tych flagowych modeli wyczerpaliśmy. Może jeszcze Paweł będzie miał coś do zdania, coś miało. Tak, oczywiście chętnie podpowiem, ponieważ w takiej standardowej pracy przede wszystkim na przykład układ klawiatury ma duże znaczenie. Jak duże ma znaczenie? Otóż wysokość skoku na klawiaturach, które bardzo cicho u nas piszą, przepraszam, wysokość ma znaczenie dla szybkości wprowadzanych linijek kodów, które programiści tworzą. Ma znaczenie też czułość akcesoriów, myszek, które są podłączane, które mają czujniki laserowe do 1600 dpi i innych rozwiązań, które też oferujemy. Więc klawiatury nie tylko są ciche, które są łatwe w pisaniu, mają również podświetlenie, jeżeli jest potrzeba taka.
do tego touchpady, które też są bezawaryjne tak naprawdę, a przede wszystkim wszystkie stacje robocze przechodzą testy militarne 810G, czyli są bardzo odporne na wszelkiego rodzaju szoki temperatur, drgania, upadki z 1 metra na twarde podłoże, 1,4 metra na miękkie podłoże, szok temperatury, czyli wyjmujemy bardzo mocno zmrożoną workstację na przykład w zimie z bagażnika i ją odpalamy, tworząc projekt w jakimkolwiek innym, załóżmy, pomieszczeniu, tak, gdzie jest temperatura, załóżmy, pokojowa, więc one po prostu zwyczajnie działają. Plus do tego też możemy stosować matryce, które są dotykowe i matowe. Możemy korzystać też z matryc z rozwiązaniem typu Shurview, czyli wbudowanym filtrem prywatyzującym, jeżeli jest taka potrzeba. Także ta cała gama możliwych konfiguracji jest bardzo wysoka. Nasze workstacje można konfigurować na ponad 1 000 000 sposobów, więc jest to szeroki wachlarz możliwości dopasowania do każdych potrzeb. Liczyłeś to, Paweł? Powiem w ten sposób. Każda workstacja ma około 12 parametrów możliwych do skonfigurowania, więc daje nam to mniej więcej około 12 silnia. Przemnażamy to przez nasze całe portfolio workstacji, a na workstacjach desktopowych mamy około chyba 32 silnia możliwości skonfigurowania, więc jak sobie przeliczymy to, to nagle się okazuje, wow, jest tego ogromna ilość. I raz tak, prawda. Kiedyś tak się zdarzyło, że siadłem. Także to mówiliśmy tutaj te najbardziej rozbudowane specyfikacje, ale wiadomo, że one mogą być nie do końca dostosowane do Państwa budżetu. I mamy na to receptę, czyli popatrzylibyśmy na te modele 15 U ZBook, 15 V ZBook, które przy zachowaniu pełnej takiej certyfikacji i przetestowaniu z naszymi tymi kluczowymi aplikacjami autodeskowymi gwarantują akceptowalny poziom wydajności. Wiadomo, że jeżeli tutaj będziemy szli w kierunku tych modeli BIM-owych o bardzo dużym poziomie szczegółowości czy VR, no to ja nie podejmę się, żeby rekomendować ZBooka 15V lub ZBooka 15U, bo po prostu będzie to mina. Jeżeli chodzi o te ZBooki 15U, one są bardzo ciekawe, mają taką bardzo lekką konstrukcję. My je tutaj wykorzystujemy wewnętrznie też w AEC Design. Całe nasze centrum szkoleniowe autoryzowane, autodeskowe jest wyposażone w ZBooki 15U. Parametry tego sprzętu też możemy w miarę ciekawie komponować. Tutaj głównie możemy wybierać gamę procesorów. Wiadomo, że ilość pamięci operacyjnej, dyski twarde, stała jest karta graficzna, aczkolwiek jest ona na odpowiednim poziomie, który gwarantuje taką płynną pracę na pewno na narzędziach do określenia, klasy AutoCAD, no i pracy na modelach, aczkolwiek takiej, powiedziałbym, małej i średnim poziomie szczegółowości. ZBook 15V. Dla mnie to jest takie narzędzie bardzo fajne i o atrakcyjnym poziomie cenowym dla inżynierów na budowę, bo on ma taką mocną konstrukcję i jego bardzo dużych ilościach dla takich dużych firm wykonawczych oferujemy, wdrażamy, gdzie one się doskonale na budowie sprawdzają, są trwałe. No i tutaj, jeżeli chodzi o możliwości specyfikacji, one są na poziomie tego ZBooka 15U. Jeżeli, Paweł, masz jeszcze jakieś ciekawostki o tych liniach, to śmiało. Tak, oczywiście. 15V. Oprócz wzmocnionej konstrukcji, również karta graficzna Quadro P600 4-gigowa. Plus do tego procesory Xeony. Przede wszystkim możemy dodać do niej w dwóch slotach pamięci i do 32 giga oraz dla Xeonów z korekcją błędów ECC. Plus do tego
matryce, które możemy zastosować. Możemy zastosować takie, które, tak jak już usłyszeliśmy, dla inżynierów czy dla innych osób, które będą chciały z niej korzystać. Matryce z podświetleniem 220 nitów, czyli do takiego dnia codziennego, a jeżeli byśmy chcieli mieć już rozdzielczość o wiele wyższą, czyli 3840x2160, mielibyśmy matrycę, która by już miała 340 nitów. Standardem we wszystkich notebookach podświetlenie wynosi 250 nitów, więc to też trzeba mieć na uwadze. No i oczywiście, jeżeli może to, nie musi to być Xeon, może być to procesor i7. No i oczywiście całe portfolio workstacjowe ZBooków to są karty Wi-Fi, które są w standardzie AC albo Wi-Fi 6. Także ZBook 15V cenowo będzie się bardzo dobrze prezentował, dlatego on jest pośrodku między Premium and Performance i jego zastosowanie do podłączenia również dodatkowych zewnętrznych urządzeń czy stacji dokującej po Thunderbolcie albo innych urządzeń, które wykorzystują ten port, jak najbardziej on spełni oczekiwania. Także oddaję Ci głos, dziękuję. Dzięki panu. No tak, i na pewno Państwo są ciekawi, jak się tutaj pozycjonują cenowo poszczególne modele. Ja mogę tutaj zdradzić. Wiadomo, że tutaj przy specyfikacji powstają takie konkretne już cenowe oferty do 1 euro. Natomiast to, co ja tutaj mam z własnego doświadczenia do przekazania, to ZBook 15U czy ZBook 15V o takiej przyzwoitej już specyfikacji gotowej do pracy, to są poziomy cenowe 4,5 tysiąca złotych netto, natomiast taki już przygotowany do pracy na najbardziej zaawansowanych modelach BIM-owych bądź do pracy w inwentorze, taki ZBook 15G6, to między 7 a 8 tysięcy złotych netto. ZBooki 17G6, no staramy się te specyfikacje tutaj troszeczkę zawyżać też pod kątem właśnie tych specyficznych wymagań, pod kątem wirtualnej rzeczywistości. No i tutaj takie ceny, te bardzo rozbudowane specyfikacji, to jest 12 do 15 tysięcy złotych. Bardzo interesującym też modelem, tutaj bym Pawła też prosił, żebym to rozwinął, jest ten ZBook Studio konwertowalny X360. On ma bardzo zbliżone możliwości konfiguracji do tego flagowego ZBooka 15G6, a ma tą specjalną funkcję, która też pozwala przerobić go na tablet, co w przypadku, załóżmy, wykorzystywania usług chmurowych Autodesku BIM 360 na budowie, na przykład do powiedzmy rejestrowania usterek na budowie i tak dalej. Bardzo się w tym trybie tabletu przydaje. Aczkolwiek ja testując go zauważyłem, że ta jego konstrukcja konwertowalna jest bardzo trwała. To jest takie, powiedzmy, sprawia poczucie takiego bezpieczeństwa, że nic tutaj się nam nie popsuje mechanicznie. To ja dodam jeszcze, ponieważ ja akurat posiadam workstację ZBooka 14U, czyli pierwszą od lewej, 14-calową, o której też pewnie już wkrótce usłyszymy. Zdarzyło mi się kilka razy, nie zaprzeczam, żeby mi workstacja po prostu wypadła. Zdarzyło mi się to w różnych sytuacjach. Raz mi się zdarzyło, akurat przemieszczałem się między budynkami i szedłem na dokonanie prezentacji i zostałem potrącony i workstacja zwyczajnie mi wypadła z rąk. No i ona była oczywiście otwarta, bo na workstacji jeszcze na klawiaturze niosłem myszkę, w drugiej ręce jeszcze dokumenty. I w pierwszej chwili pomyślałem, kurczę, szkoda myszki. Nie workstacji, tylko myszki. Ponieważ myszka akurat, no, musiałem ją wymienić, bo nie przetrwała upadku. Natomiast workstacja ma kilka dodatkowych zadrapań po kostce i tyle się wydarzyło z workstacją. Także nawet jeżeli się zdarzy jakikolwiek wypadek z nią, to mamy tą gwarancję, że ona jednak będzie dobrze dalej funkcjonowała. A jeszcze jak pomyślimy sobie o tym, że w ZBooku Studio X360 mamy zastosowane Gorilla Glass, akurat trzeciej generacji, szkło i przekonwertujemy go w tryb tabletu,
wówczas praca staje się przyjemnością, bo obracanie elementów aktywnym penem nie stanowi żadnego problemu. Demonstracja tego, zmienianie w czasie rzeczywistym wszystkiego, gdziekolwiek idziemy na budowę, projektujemy, zmieniamy to. Oczywiście dostęp do internetu też mamy jak najbardziej, więc plus oczywiście ja zawsze zalecam dyski NVMe w standardzie, ponieważ jeżeli cokolwiek się wydarzy, upadnie komputer, to w dyskach HDD zwykłych może nastąpić uszkodzenie danych z tytułu ruchomych części, tak, talerze, głowice, natomiast w dyskach SSD NVMe nie ma najmniejszego problemu, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tutaj, Pawle, mogę Cię uspokoić, bo przynajmniej 3 lat praktycznie 100% specyfikacji, które ja polecam naszym klientom, oparte są o dyski SSD. Troszeczkę tutaj już się z czasem robi krucho. Jeżeli chodzi tutaj o te portfolio takie kluczowe dla naszych klientów, to myślę, że dało nam się to przedstawić dosyć dobrze. Ja szybko tutaj przelecę. I chciałem jeszcze dosłownie 3 słowa powiedzieć o tych modelach stacjonarnych, które w przypadku home office'a są mniej poszukiwane, natomiast stacje robocze głównie, jeżeli chodzi o taką moją najbardziej polecaną specyfikację BIM-ową dla architektów, dla projektantów branżowych, no to opieram o Z2 Tower w tej dużej budowie. I tutaj specyfikacja, która najczęściej jest przez naszych klientów wybierana, oczywiście za moją rekomendacją, jest oparta o Core 7 najnowszej 9. generacji, pamięć 32 GB, karta Quadro P2200 jest tutaj moim minimalnym wyborem, dyski SSD, drugi dysk na archiwum, no i to jest taka specyfikacja w 100% gwarantująca tą płynną pracę, a też i bezpieczeństwo. Trzeba podkreślić też warunki gwarancji, które praktycznie dla wszystkich tych profesjonalnych stacji roboczych HP są oferowane, czyli 3 lata gwarancji w miejscu eksploatacji. Jeżeli coś się z sprzętem dzieje, przyjeżdża inżynier z HP, nie wiem, czy Paweł chyba nie jeździ. Nie. Ja Cię mogę akurat już tutaj dopowiedzieć, mogę Ci dopowiedzieć, że ja akurat nie jeżdżę, ponieważ inny dział wspieram, ale natomiast nasz serwis levelu 1 czy 2 przyjeżdża i działa natychmiast. A mogę dopowiedzieć ze swojej strony, ponieważ no, wydarzyło mi się akurat troszeczkę z mojej bardziej winy, że akurat monitor Z27G2 przestał funkcjonować tak, jak trzeba. Zgłosiłem go o godzinie 16.55. Załóżmy dzisiaj. Jutro o godzinie 9.30 przyjechał do mnie kurier z drugim monitorem. I od razu ten już miałem spakowany, więc czas reakcji też jest bardzo szybko i mamy powyżej 90% napraw zgodnie z zadeklarowanym czasem do 24 godzin. Więc nasza gwarancja NBD, Next Business Day Response, 3-letnia dla wszystkich workstacji, działa naprawdę szybko. Dodam jeszcze, że tak jak tutaj, drodzy Państwo, widzicie od prawej strony Z2 w wersji Tower, po lewej stronie w wersji Smart Form Factor i po środku Z2 Mini mają bardzo ciekawe oprogramowanie. Tym ciekawym oprogramowaniem jest Z Central, praca zdalna. Na chwilę obecną duża część z nas, a praktycznie można powiedzieć, że prawie wszyscy, pracujemy z domów i zdarza się tak jak u jednego z klientów miałem sytuację, gdzie była potrzeba mojego wsparcia, żeby rozwiązać pracę zdalną dla grafików. Powiedziałem, nie ma problemu, wystarczy skorzystać z Z-Central, jest to programowanie, które jest w standardzie do workstacji i umożliwia przesył danych. Jest to bardzo zbliżone rozwiązanie do RDP-a Windowsowego, zdalnego pulpitu. A Z-Central pozwala nam na zdalne podłączenie się, przesyła obraz 4K z szybkością 60 klatek na sekundę, połączenie wystarczy VPN intranetowe i w tym momencie po adresie IP łączymy się do danej stacji,
i tak naprawdę przesyłamy i klawiszy, wszystkiego tak jak normalnie byśmy pracowali, więc możemy na dowolnym sprzęcie pracować w domu, natomiast korzystać z mocy obliczeniowej workstacji już w miejscu docelowym. Dzięki. Bardzo, bardzo przydatna funkcja. Jeszcze jeżeli chodzi tutaj o tą specyfikację, którą ja Państwu poleciłem, takie poziomy cenowe, które możemy osiągnąć przy takich indywidualnych konfiguracjach, jest w okolicach niecałe 6 tysięcy złotych za taką dobrze wyposażoną Z2. Mamy wyższe też modele w serii Z4, Z6, Z8, które mają oczywiście dużo większe możliwości konfiguracji. Możemy stosować mocniejsze procesory, większą liczbę pamięci. W Z6 możemy też 2 procesory instalować, jeżeli są takie potrzeby. Są też takie praktycznie już moim zdaniem centra obliczeniowe, czyli już te serie Z8, które też mieliśmy przyjemność wdrażać, zwłaszcza na Politechnikach w Polsce. No ale myślę, że tutaj, jeżeli Państwo będą mieli pytania odnośnie właśnie tych stacjonarnych stacji, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną, a powolutku już byśmy zaczęli przechodzić do części Pawła, czyli to, co też jest bardzo w dzisiejszych czasach istotną kwestią, czyli bezpieczeństwo, zwłaszcza, że przenosimy środowisko do domu, nie ma takich możliwości jak w biurach, żeby stosować różnorakie zabezpieczenia. No i HP już od dłuższego czasu stawia na taki wielki na cyberbezpieczeństwo, a stacje robocze to dedykowane. Są wyposażone w te funkcje zabezpieczające bezpłatnie. One są dostępne dla Państwa od razu po zakupie. No, po minimalnym wkładzie takim konfiguracyjnym. Paweł, zaczynaj. Security. Oczywiście, dziękuję Ci. Już będę szarował od siebie. Potwierdź mi proszę tylko, że widzisz moją prezentację. Ja widzę, tak, jest ok. Fantastycznie. Dobra. Tak jak już wcześniej usłyszeliśmy, ja nazywam się Paweł Huk, jestem konsultantem technicznym w HP, dedykowanym do zarówno rozwiązań workstacjowych, desktopowych, notebookowych, security, więc jest to dosyć szerokie portfolio, łącznie z klientami cienkimi, terminalowymi. Dzisiaj dosłownie w kilkanaście minut tak naprawdę maksymalnie skupię się na bezpieczeństwie, gdzie my jako HP stawiamy bardzo wysoką poprzeczkę, ponieważ jak już widzieliśmy wcześniej, już część była security tutaj pokazana, mamy różnego rodzaju rozwiązania, zarówno HP Sure Run, Sure Click, Sure Start, Sure View, Sure Recovery, Sure Sense. To całe security, które my nazywamy HP Sure, gwarantuje nam bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Ten wysoki poziom bezpieczeństwa zaczyna się już od naciśnięcia przycisku Power, czyli mamy rozwiązanie HP Sure Start. I to, co również usłyszeliśmy, to jest to, że wszystkie nasze rozwiązania HP Sure w workstacjach są na najwyższym poziomie. To znaczy się, że o wszystkich HP Sure, o których powiem, są one zaimplementowane w workstacjach, nie wymagają żadnych dodatkowych kosztów. One są już preinstalowane, bądź też możliwe do doinstalowania, jeżeli mamy potrzeby zmiany systemu operacyjnego na bardziej dopasowany. A więc HP Sure Start. HP Sure Start jest to w takim dużym skrócie samonaprawiający się BIOS. Co to oznacza? Oznacza to, że jak naciśniemy przycisk Power, zanim się zalogujemy do komputera, zanim naciśniemy Alt, Ctrl, Delete, wprowadzimy swoje ewentualnie hasło, swoje poświadczenia, to mamy pewną lukę w zabezpieczeniach, w bezpieczeństwie, ponieważ jeżeli firma trzecia, osoba trzecia spowoduje w jakikolwiek sposób, że nasz firmware, który zostanie zaktualizowany, będzie zawierał zmiany, wówczas my możemy nie zauważyć, że osoba postronna uzyskała dostęp do naszego komputera, do naszych danych, do naszej sieci. Więc jest to bardzo niebezpieczna furtka. Żeby ochronić się przed tym, mamy rozwiązanie HP Sure Start.
Działa ono w ten sposób, że jeżeli podczas uruchomienia BIOS, który weryfikuje się każdorazowo, okaże się, że jego kopia binarna, jego certyfikat, jego poświadczenia na którymkolwiek z etapów weryfikacji nie są spełnione, wówczas automatycznie zostanie on przywrócony do ustawień fabrycznych z przywróceniem ze specjalnej kopii zapasowej, która jest tak zwaną złotą kopią zapasową, do której nie ma dostępu jakiekolwiek oprogramowanie firm trzecich i zostanie przywrócone. Cała konfiguracja BIOS-u. Oczywiście użytkownik końcowy, siedzący przed komputerem, zobaczy jedynie napis HP Sure Start, który dwukrotnie mu się wyświetli i się uruchomi komputer ponownie. Natomiast w tle automatycznie zostanie wysłany monit do IT, że coś takiego miało miejsce. Kolejnym rozwiązaniem HP Sure Run generacji drugiej jest to bezpieczeństwo dla krytycznych procesów systemu. To oznacza, że jak często każdy z nas sprawdza, czy antywirus działa, czy Windows Update również działa, HP Sure Run nam gwarantuje, że te kluczowe procesy będą działały. Jeżeli jakiekolwiek oprogramowanie firm trzecich je wyłączy, Sure Run automatycznie je zrestartuje. Oczywiście w sytuacji, gdyby się okazało, że sami spowodujemy, czyli jest to błąd ludzki w postaci takiej, że zaszyfrujemy cały dysk, wszystkie dane, albo je utracimy w jakikolwiek możliwy sposób i będziemy chcieli szybko przywrócić system, wówczas możemy skorzystać z rozwiązania HP Sure Recovery, które bazuje w ten sposób w wersji standardowej, czyli po lewej stronie, że podłączamy kabel sieciowy do naszej workstacji i w czasie 5 minut mniej więcej przywracany jest obraz 4-gigowy systemu i nie ma potrzeby kontaktu z IT. Jeżeli mamy sytuację, gdzie pracujemy gdziekolwiek poza biurem, gdzie jesteśmy odcięci od internetu, nie mamy dostępu jakiegokolwiek, możemy skorzystać z wersji HP Sure Recovery with Embedded Reimaging. Oznacza to, że na pamięci EMC mamy odłożony już obraz systemu i możemy sami go również przywrócić w 5 minut bez konieczności oddawania do komputera do IT. Tak jak wspominałem już wcześniej, hasło nie jest już takie bezpieczne. Tak naprawdę, jeżeli bardzo by mi zależało na uzyskaniu dostępu do jakiegokolwiek komputera, jestem w stanie wykupić odpowiednią chmurę obliczeniową, która złamie hash hasła i uzyskam dostęp. Więc hasła tak naprawdę można złamać bardzo szybko do 24 godzin. Większość haseł można złamać do 1 godziny, więc zalecam oczywiście wejść na stronę haveibeenpwned.com i zobaczyć, które poświadczenia są już naruszone, a które jeszcze nie. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli chodzi o logowanie się, mamy trzy faktory możliwe do skonfigurowania i wykorzystanie tego jako HP Multifactor Authenticator. Czyli możemy skorzystać sobie z, po pierwsze, logowania kamerami, Windows Hello, podczerwieni, po drugie, odciskiem palca, po trzecie, możemy skorzystać z PIN-u, po czwarte, z standardowego hasła. I możemy sobie to dowolnie skonfigurować. Możemy dodatkowo również skonfigurować na przykład połączenie z telefonem. To będzie oznaczało, że jeżeli jestem w pobliżu, dopiero będę mógł zalogować się kamerą Windows Hello. Jeżeli nie mam swojego telefonu, bądź został w jakikolwiek sposób skradziony notebook, wówczas, jeżeli nie jestem w odpowiedniej odległości, nie mam takiej możliwości zalogowania się. Kolejnym fajnym bardzo rozwiązaniem jest HP Sure View. Sure View jest to wbudowany filtr prywatyzujący. Jeżeli mamy potrzebę pracować na danych prywatnych w różnych środowiskach, czy to będzie w biurze, w otwartym biurze, czy to będzie w kafejce, gdziekolwiek, wówczas możemy sobie kliknąć klawiszem F2 i automatycznie polaryzacja matrycy się zmieni i zostanie ograniczona widoczność do 50 stopni, jak siedzimy przed ekranem. Natomiast wszystko, co będzie widoczne z prawej czy z lewej strony powyżej tego kąta, będzie niewidoczne dla osób postronnych. I te rozwiązania oczywiście mamy m.in. w ZBooku 15G6, mamy w 14U, 15U, więc mamy w szerokim portfolio, również w monitorach. To, na co jeszcze zwrócę uwagę, to jest rozwiązanie HP Sure Click. HP Sure Click jest to zabezpieczenie bazujące na mikrowirtualnych maszynach. Oznacza to, że jeżeli na maila dostaniemy linka bądź załącznik, możemy go otworzyć w bardzo bezpiecznej przeglądarce i każdy link otwiera się w innej zakładce. Każda zakładka to mikrowirtualna maszyna.
Oczywiście nie ma dostępu i transmisji danych między mikrowirtualną maszyną a naszym systemem operacyjnym, w wyniku czego, jeżeli jakakolwiek infekcja powstanie, jakikolwiek malware, spyware, cokolwiek innego, będzie on tylko poruszał się w tej mikrowirtualnej maszynie i nie zainfekuje nam komputera. Oczywiście to jest rewelacyjna funkcjonalność. Dokładnie. Ja sam z niej korzystam, mam ją i bardzo polecam. I to jest nie tylko otwarcie linka, który jest przekierowaniem do strony, jest to również PDF, który bardzo często też otrzymujemy. Jest to wsparcie dla pakietu Office, czyli Excel, PowerPoint czy Word. Oczywiście oprócz tego wszystkiego, jeżeli podłączymy sobie pendrive bądź podłączymy się pod obcą sieć, wówczas nasze bezpieczeństwo będzie gwarantowane przez HP SureSense. Czyli HP SureSense działa tak naprawdę do 20 milisekund. Wspiera on Windows Defendera. Można go uznać za bardzo wysoki poziom zabezpieczenia antywirusowego. Obciąża procesor w 1%. A jak szybko działa? Podłączyłem pendrive'a, który mam taki z preparowanymi zagrożeniami. I zanim wyskoczyło mi w prawym górnym rogu ekranu okienko, co chcesz zrobić z tym pendrive'em, SureSense już mi zakomunikował, że kilka plików usunął, kilka do kwarantanny, żebym zdecydował, co z nimi zrobić. I tak naprawdę HP SureSense działa nie tylko na zagrożenia, które zna, ale też na których jeszcze my nie znamy, ponieważ on jest dedykowany do rozwiązań, do ochrony przed atakami dnia zerowego, czyli te, które pojawiły się 5 minut temu. Nie ma przede wszystkim potrzeby do pobierania bazy sygnatur wirusów, nie ma potrzeby tak częstej aktualizacji. On wystarczy, że aktualizuje się raz na 3 miesiące, raz na 1,5 miesiąca, więc to rozwiązanie daje nam bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Tu taki mam bardzo szybki slajd, który pokazuje różnice pomiędzy standardowymi antywirusami, już lepszymi, które bazują na uczeniu maszynowym się, oraz naszym HP SureSense. A więc tradycyjne antywirusy przede wszystkim są czasochłonne, obciążają procesor, znają tylko te ataki, do których mają pobrane bazy sygnatur, więc nie dają nam takiej dobrej gwarancji. Te, które już mają machine learning, uczenie się maszynowe, wymagają przede wszystkim interakcji ze strony użytkownika, dalej potrzebują częstych aktualizacji. Jeżeli pojawia się nowe zagrożenie dnia zerowego, nie są w stanie się ochronić. Natomiast dzięki HP SureSense, które działa na analizie surowych danych, może on się chronić i uczyć jednocześnie i bronić nas przed znanymi i nieznanymi atakami. Tak jak wspomniałem, działa do 20 milisekund, a minimalne aktualizacje nie sprawiają kłopotów z tym, żeby nam to za bardzo obciążało komputer. Więc jak zobaczymy sobie pełną warstwę zabezpieczeń, to widzimy po kolei HP Endpoint Security Controller, czyli HPESC, który wspiera nasze wszystkie rozwiązania HP SureSense, SureRun, SureClick, SureStart. Plus do tego standardowo mamy wbudowany Windows 10 Pro, Windows Defender. I jeżeli klikamy my jako użytkownik w jakikolwiek link, HP SureClick nas zabezpieczy, a jeżeli cokolwiek podłączymy, pobierzemy, SureSense zagwarantuje nam bezpieczeństwo na tym poziomie. Więc pamiętajmy o tym, że jeżeli zagrożenia wchodzą do naszego komputera, w pierwszej kolejności mamy bezpieczeństwo hardware'owe, które jest dedykowane ze strony Microsoftu, Windows Defender. Cokolwiek się przedostanie dalej, HP SureSense usunie to zagrożenie. Jeżeli dalej jeszcze cokolwiek będzie w stanie przedostać się, wówczas SureClick zadba o to, żeby nie zainfekowało nam to komputer. A jeszcze mamy zagrożenie na poziomie procesora ze względu na... Tak jest, mikrokod procesora i troszkę nieoficjalnie mogę powiedzieć, że kilka lat temu, chyba dokładnie około 3,5 roku wstecz, wymagany był patch kodu procesora, jeżeli nie był jeszcze zaktualizowany BIOS komputera, więc te rozwiązania akurat zostały zastosowane przez producentów zarówno Intela i AMD, więc, ale głównie to dotyczyło Intela. Wracając. HP SureClick, czyli zabezpieczenie przed otwarciem przez użytkownika końcowego linków różnych, mamy w wersji Pro. To oznacza, że chronimy nie tylko nasze komputery HP, ale również i komputery innych producentów.
i jest on bezpłatnie do pobrania jeszcze przez kilka miesięcy, ponieważ wyszliśmy z tym rozwiązaniem, żeby pomóc również osobom, które tak jak my pracujemy z domu. Więc wystarczy wejść na naszą stronę, kliknąć HP Sure Click Pro, pobrać, zainstalować i śmiało można korzystać na innym sprzęcie. Także z mojej strony ja dziękuję bardzo za to bardzo krótkie, bardzo szybkie opowiedzenie o części bezpieczeństwa i proszę pamiętać, że całe te security mamy w naszych wszystkich workstacjach w standardzie bez dodatkowych opłat. Także dziękuję Wam bardzo. Ja, Pawle, też Ci bardzo, bardzo dziękuję za ten występ i bardzo istotne informacje odnośnie zabezpieczeń dostępnych w stacjach roboczych HP. Ja tak od siebie mogę powiedzieć, że AEC Design też ma taką specjalizację od HP Security i zwracamy szczególną uwagę, żeby klienci, którzy nabywają od nas sprzęt, umieli skonfigurować sobie te wszystkie zabezpieczenia możliwe do wykorzystania, żeby to prawidłowo u nich działało. No i na tej podstawie też mamy mniej zgłoszeń serwisowych, a klienci mają zagwarantowaną ciągłość pracy po prostu, bo nawet uczestnicząc w takiej, powiedzmy, strategicznej jakiejś inwestycji, gdzie praca na modelu jest współbieżna, jest to model centralny, bardzo wiele organizacji jest zalogowanych do tego modelu centralnego i pracują współbieżnie, no to każde zakłócenie ciągłości pracy nawet na jednym stanowisku, no to są duże, duże koszty, strata czasu i opóźnienia w projekcie. Tak podsumowując, jeżeli Państwo, mam nadzieję, że będą chcieli z nami tutaj rozpocząć współpracę, może z niektórymi z Państwa już współpracujemy i chcą Państwo rozwijać tę współpracę, ja podam do siebie kontakt bezpośredni. Wojciech Fiodoro, telefon 508-008-182. Jestem w każdej chwili do Państwa dyspozycji, żeby dobrać odpowiednią specyfikację no i wycenić na takim poziomie, żeby ta inwestycja była możliwa do zrealizowania. Jeżeli chodzi o takie inwestycje większe, to też współpracujemy z instytucją finansową BNP Paribas, gdzie przy bardzo atrakcyjnych kosztach finansowych możemy bardzo sprawnie sfinansować taką inwestycję. Ja od siebie też chciałbym przekazać informację, że poza stacjami roboczymi też koordynuję procesy wdrożeń technologii BIM-u naszych klientów. Także jeżeli mają Państwo w planach taki rozwój w kierunku właśnie czy to Revita, czy technologii BIM, to też jestem do Państwa w dyspozycji w każdej chwili. Też zachęcam, bo w momencie, kiedy nastała ta pandemia, rozpoczęliśmy przejście, migrację do tej sfery takiej chmurowej. Wiele webinarów tworzonych przez naszych inżynierów, takich typowo merytorycznych odnośnie właśnie czy to wdrożenia technologii BIM, czy takich, powiedzmy, już wskazówek, jak dobrze korzystać z danych naszych kluczowych aplikacji BIM-owskich. One są dostępne na naszej stronie, one są rejestrowane i można w każdej chwili wrócić do takiego webinara. No i na pewno będą tam bardzo interesujące tematy poruszane. Jeżeli mają Państwo pytanie, to jest tutaj taka zakładka Q&A. Jeżeli mają Państwo do mnie bądź do Pawła pytania, to śmiało możecie pisać. Po zakończeniu webinara jak najszybciej się da, na nie odpowiem. No i zapraszam do kontaktu. Mniej więcej za około 4 dni ten webinar będzie też dostępny do odtworzenia na naszej stronie. W zakładce webinary i webinary na żądanie. Także z mojej strony to wszystko. Pawle, jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję prowadzić kolejne webinary dla naszych klientów. Państwa zapraszam do kontaktu z nami. No i do widzenia.
Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam bardzo. Do usłyszenia.